Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Battle Realms. I z góry przepraszam za tą chyba półtora miesięczną przerwę od tej gry. Ale niestety nie wiem, czemu ta gra zajmuje strasznie dużo miejsca na dysku. Znaczy pliki z tej gry. Przez co po nagraniu na przykład materiału z Gothica nie starczyło mi już miejsca właśnie na Battle Realms. Musiałem powysyłać wszystkie Gothiki po to, żeby właśnie zwolniło się miejsce dla tej gry. No i tak wyszło, że dopiero po właśnie tej półtora miesięcznej przerwie jestem w stanie dalej to nagrywać, także postanowiłem sobie tutaj bez was trochę tą armię powiększyć, po to, żeby was za bardzo nie zanudzać. I myślę, że tą armię zaraz wyruszymy, tylko chciałbym jeszcze jedną rzecz pokazać. Otóż mamy już wystarczająco właśnie ryżu i wody, żeby wybudować stołb. I chciałbym wam go pokazać, tylko znajdę jakieś dobre miejsce na ten budynek, choćby tutaj. On się będzie trochę budował, więc zanim oni go zbudują, to spróbujemy już wyruszyć tą naszą armią. Albo oni sami tu przyjdą. Niestety gejsze nie są zbytnio chętne do przyjścia. O, musiałem sam je przeprowadzić. Ale w końcu tu przyszły, dobra. Więc tak, gdzie jest Kazan? Czy jak by tam było? Nie ma go? Bo zginął, co? Nieważne, on tylko mi... A nie, jest tu gdzieś, gdzie on jest? On się schował za strażnicą, dobra. Właściwie to on pójdzie raczej na sam koniec, bo on jest tak powolny, że mi będzie spowalniał właśnie całą armię. Więc niech oni tu idą. Co wy robicie? Okej. Stop zaraz się zbuduje. I teraz wrzemy sobie oczywiście do ogień smocha, żeby nasi samuraje mieli więcej zdrowia. Kiedy tylko ten włócznik się skończy szkolić. I zaraz powinniśmy mieć właśnie armię klanu Lotosu. To teraz będziemy. Oj, to jest Zerat. Gdzie jest Geisha? No to nie ma Geisha. Ty się sza... O Boże. A, to było złe. To było złe, jeszcze raz złe. To było bardzo tragiczne, tralalala. Sorry za to. Nie wiem czemu Geisha rzuciły do walki, jak ja tego nienawidzę, dobra. Muszę je z powrotem ustawić na grupy, bo to co się tu dzieje to jest... No ty się nie bij, ty głupia, niedorozwinięta Geisha, ja pierniczę. Dobra, jeszcze raz. Te dwie gejsze będą grupa druga. Jeszcze raz. Ty też będziesz w grupie drugiej. Idziesz tutaj. I wybierzcie grupa pierwsza. Jeszcze nie wiem, czemu to nie ma muzyki. Czemu jej nie ma? Nie ogarniam tego kompletnie. To jest ustawiona, ale... nic nie gra, no. Będziemy musieli na razie sobie radzić bez muzyki. Ja szkoda, bo tutaj muzyka jest naprawdę świetna. Ale teraz tak. A ja w osobie ustawiamy na jedynkę. I biegnijcie. Fuck. Źle to robię. Czemu wy tak dziwnie biegniecie? Dobra. I wy zaraz za nimi. Ale zwolnijcie trochę, bo was gejsze gonią. Dobra. I mamy stołb, więc zanim oni tam dobiegną,
Zresztą o sobie wam zaraz powiem, bo teraz wiecie, się trochę ważniejsze rzeczy. Dobra, niech oni się tutaj biją z nimi. Ale muzyki dalej nie ma i tego nie mogę zrozumieć. Czemu w tej misji nie ma w ogóle muzyki? Mnie denerwuje, bo bardzo chętnie bym sobie posłuchał, no ale... O co to? Golemy mnie zabiły, widzieliście to? Jakieś małe golemki tutaj były. God. Ale dobra, to już... ważne raczej, ale... Dwa małe golemki zbierające się rozsadziły i mi pół armii ponad wysadziły, no to naprawdę. No dobra. Ale weźmy sobie... tak jak mówiłem właśnie, stop jest to miejsce, w którym możemy... przewołować naszych bohaterów. Także jak Kenji nam tutaj zginie, to nie będzie to zbytnio wielki problem, dlatego że może się po prostu odrodzić. Ale weźmy sobie Araha, jako że jest to bardzo dobry champion. Weź się to zniszczcie. No cóż, ta walka nie przebiegła nam zbyt dobrze, ale to... tylko przez... jednego... dwa właściwie głupie golemy, które... zajmują się zbieraniem ryżu i po prostu rozsadziły się podczas umierania i... rozwaliły mi pół armii tym sposobem. No cóż. Dobra, teraz zmienimy miejsce docelowe, żeby oni już biegnęli w to miejsce. Ty się przydasz do niszczenia budynków. A ty pójdziesz na gejsze, bo gejsze nam się na przyda. Co ty robisz? A, źle to zrobiłem. Tak to mam wyglądać, o. Ze strzelnicy mają biegnąć. Okej, no cóż. Świetna walka to nie była. Ale no... nic to nie poradzisz. Strasznie tutaj z dźwiękiem się zepsuł, denerwuje mnie to naprawdę. Dobra. O shit. Ale oni skąd się to wzięli? God damn. Nie no, tak to nie ma sensu, chwila. Wstawiam sobie tego save'a. Cała area musi się wrócić. Skoro tak wygląda sytuacja. Warto się tu wrócić i atak odeprzeć. No cóż. Nie wygląda to za ciekawie, no ale tak jak mówiłem, ta gra jest dosyć trudna. Znaczy na początku była łatwa, owszem, ale no... jak widać, z każdym miejscem jest ona coraz trudniejsza niestety. Znaczy niestety. Dobrze, że jest trudna. Ale moja armia mogłaby się pospieszyć trochę. Szybciej. Max strzela w drzewo i nie umie. A nie, rozwalił drzewo. Zdążysz, god
Teraz spieprzaj! Kobieto, ty się ra... Nie fight! Ty się ulecz! Ulecz się, ty durna... A to to kiń. Kuźwa szyb... Co wy robicie? Co wy tak wolno idzie... Kazan nie spowalnia ich! Ja pier... No to po prostu nie radzi nawet. Ga, to było tragiczne. Dobra, wiecie co, zrobimy tak, ja sobie odbuduję tę armię i ruszę na nich jeszcze raz, bo zanim ja ją odbuduję, tę moją armię, to trochę czasu minie i myślę, że to bym mogło was zanudzić, także zaraz do was wrócę. No dobra, jestem z powrotem i teraz tak, nie zebrałem zbytnio dużej armii, ale chcę zobaczyć, czy taka armia mi wystarczy, żeby właśnie pokonać Lotos. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja w tym miejscu. No tutaj nie ma, tutaj? Właśnie pamiętam, że coś było w tamtym miejscu. I nie ma. Ale co, przypominam, że coś było, to zobaczymy w tym miejscu. Strzelisz tam? Strzel tutaj. O, tam jakiś budynek, dobra. I mamy tutaj też budynki. To bardzo dobrze. Czyli możemy... zacząć się bić. Gdzie jest moja gejsza? Gdzie jest gejsza? Gdzie jest gejsza? Gdzie gejsza? To tylko stój. Uzdrów go. Dobrze. To wszyscy niech atakują wieżę. To na początek, dobra. A wy co? Wakacje czy co? O, shit! Dobra, no to po jednym wojowniku smoka nie szkodzi. Jedna gejsza to chyba trochę za mało, żeby... Kurde! Chodź tu, ty... No to brawo, 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 gratuluję wam. God, ale to źle poszło. No dobra, niszczymy dalej. Jakiś wolny chłop, który zaraz się wyprodukuje, myśli się na gejsze i to w trybie natychmiastowym. Kazan też się przyda, będzie niszczyć budynki. By tam wracać, znaczy wracać, no idźcie tam po prostu, pomożecie trochę. Okej. Powoli ten budynek sobie niszczyłem, myślę, że jedyna baza właśnie Lotosu jest, to jest to miejsce, dlatego nie będziemy potem musieli zbytnio jeszcze walczyć w innych miejscach. Na sobie by to jeszcze wydać. Atakujcie tutaj. Tutaj się chyba nie chłop zasiedził trochę za bardzo, widzę. A
No i co? Kazany właściwie jako jedyna przydatność jest to niszczenie budynków, ponieważ on podpala te budynki. Dobra. A to jest na serio bardzo wkurzający przeciwnik, jeśli chodzi o klan Lotosu. Tak jak widzicie, po jego śmierci on wytwarza taką chmurę, która ogranicza widoczność naszych jednostek, przez co one po prostu nic nie atakują, bo nic nie widzą. Przez kilka sekund, dopóki ta chmura się właśnie nie skończy. Dobra. Zapisz sobie jeszcze raz, gdzieś tutaj. Teraz tak, czas mi się skończył, ale postaram się w tym odcinku rozwalić ten obóz, przynajmniej się postaram. Jeżeli rozwaliliśmy już ich główną armię, to nie powinno być z tym większych problemów, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Nie wiem, czy mogę jeszcze iść na początek, to mnie trochę dziwi. Dobra. Czekaj jeszcze, może niech zostanie tutaj, po prostu niech leczy. Dobra, zostać tych chłopów. Bijcie te budynki, najwyżej potem się ich jeszcze znajdzie. I patrzcie, jakie oni, jak się tutaj osiedlili, cwaniaki. Dobra, to w takim razie najpierw tą wieżę. Co ty robisz? Ty to atakujesz? Nie wiesz trafić. Oni tutaj będą bronić, żeby ci chłopi tam się nie przedostawali za bardzo w głąb, chociaż chyba tam dwóch chłopów już przeszło gdzieś w te okolice. Dlatego wyślę sobie następny patrol, który tutaj jest i on sprawdzi, czy gdzieś tutaj się nie rozwija znowu miasto. Bo w tej grze klany przeciwne lubią to robić, podczas gdy ja im niszczę miasto, oni sobie tworzą kolejne w pobliżu całkiem. Dobrze, idzie całkiem nieźle. Myślę, że spokojnie to już wygramy. Nic tutaj. A no właśnie, tak jak mówiłem, się to już próbują rozbudowywać. Ale my im na to nie pozwolimy. Chociaż próbuję, już tam skończyli jedną chatę pobudować. Tylko sobie ją zaraz zniszczymy. O, zbudowali nawet coś więcej niż chatę chłopa. Ale to nie szkodzi. Dobra. Chyba nie mamy już więcej obozu, więc... To będzie już ostatnie. Tak mi się przynajmniej zdaje. A ty też byś się przydowiesz. A jest właśnie funkcja Kazana. On po prostu podpala te budynki tymi swoimi kulami ognia, które wydycha z siebie. I
I czy coś jeszcze? Misja jeszcze się chyba nie skończyła, dlatego coś jeszcze mają. Zaraz sobie sprawdzimy, gdzie jeszcze cwaniaki się osiedliły. Ale tutaj nic nie widzę, nie wiem gdzieś czemu. Ale dobra, bo trochę przedłużę niepotrzebnie ten odcinek, dlatego zrobimy tak, że tutaj właśnie go skończę. I w następny poszukam tego ostatniego chłopa, czy ostatniej chaty chłopa, czy ostatniego budynku, cokolwiek jeszcze trzyma tą misję przy życiu, że tak to powiem, i no i rozwalimy, znaczy dokończymy już tą misję w następnym odcinku. Także na razie ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie.